Witam wszystkich Państwa, czy witamy wszystkich Państwa razem na konferencji. Niedawno mówiliśmy o tym, że przygotowujemy się do kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym przypadku już 32. I oczywiście, tak jak wiemy, termin jest już przez pana Owsiaka ustalony. 28 stycznia, tym razem tematem jest płuca po pandemii i gramy dla dzieci i dla dorosłych. Oczywiście bardzo dziękuję organizacjom, na które zawsze mogę liczyć, pozarządowe, które już wiemy deklarują. Również dziękuję tutaj panu dyrektorowi Mosiru, panu Adamowi Krause, który już wiem, że już działa i za chwilę na ten temat więcej Państwu powie. Przygotowujemy się, będziemy również, niby to dużo, bo to jest dzisiaj listopad, a 28 stycznia to koniec stycznia, ale sami wiemy, że organizacyjnie te wszystkie tematy podopinać, to czasu dużo nie ma. Sztabiki, wolontariusze, cały ten cykl, żeby te wszystkie elementy ze sobą zagrały, to trochę czasu potrzeba. I tu też z naszej strony jest pełna deklaracja wsparcia. Mówię tu o prezydencie, o instytucjach samorządowych, gdzie będziemy tutaj również wspierać to szczytne przedsięwzięcie po raz kolejny. Zawsze to podkreślałem i dalej podkreślam, że nie najważniejszy jest rekord, ile się uzbiera do puszek, ile tam ludzie wpłacą. Dla mnie najważniejsze jest to, że co roku jest taki piękny okres, kiedy ludzie, jeden może, to da grosik, drugi więcej może, to da więcej grosików. I ta kwota, która jest zebrana, to nie jest ściganie się o najwyższy rekord. Ważne jest, że co roku mamy ludzi dobrej woli, którzy potrafią się podzielić, dają swoje pieniążki na to, żeby innym móc pomóc, w tym przypadku przy chorobach płuc i tym, co nas spotkało, biorąc pod uwagę pandemię, bo wiele osób niestety nie ma już wśród nas i to tak to wygląda. Jeszcze raz kończąc, chcę powiedzieć, że będziemy starali się, żeby wszystko, jak to pan Owsiak mówi, żeby zagrało, żeby nie było jakichś tam niepotrzebnych zgrzytów. I mam nadzieję, że tak będzie, a tu chcę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym i tym zawodowo, i tym wolontarystycznie, którzy wspierają tą ideę i mam nadzieję, że... A myślę, że to jest wbrew pozorom bardzo krótki czas, bo tu niedługo jesteśmy już po wszystkich świętych, niedługo święta, później Nowy Rok i potem lada moment, koniec stycznia i orkiestra. O, zleci jak z bicza i cieszę się, że już jesteśmy do tego przygotowani, ale tutaj nie chcę zastępować pana dyrektora Adama Krause, który jest szefem tego przedsięwzięcia i tu mu przekazuję głos. Proszę. Szanowni Państwo, króciutko tylko o tym, jak ta orkiestra będzie wyglądać w tym roku. Tutaj myślę, że nie będziemy przemodelowywać czegoś, co się sprawdza od wielu lat. Jest tak, że ta formuła elbląska polega na tym, że do południa, w dniu finału grały zawsze sztabiki małe w szkołach, w instytucjach, w jakichś zakładach pracy. W związku z tym, że po raz kolejny już ta finał wypada w dniu, w środku ferii zimowych, w związku z tym Elbląg będzie grał, myślę, że tak już, myślę, że po Trzech Królach to już rozpocznie się, pierwsze sztaby ruszą ze swoimi sztabikami.
będą grać do ferii zimowych, natomiast 28 w niedzielę odbędą się głównie te imprezy centralne, które planujemy zorganizować na Starym Mieście i tradycyjnie zakończyć to światełkiem do nieba i mamy nadzieję, że właśnie w tym dniu to będzie taki moment, kiedy mieszkańcy przyjdą, będą z nami. To tak jak pan prezydent powiedział, tak dla nas ten wynik finansowy jest oczywiście ważny, bo wszyscy cieszymy się z tego, że ta kwota jest, chcielibyśmy, żeby była jak największa. Natomiast to, co nas najbardziej cieszy, jeśli chodzi o organizatorów, to, że kiedy widzimy, że mieszkańcy przychodzą, chcą być z nami i czujemy taką atmosferę i taką więź tego, że gdzieś przepływają między nami pozytywne fluidy i czujemy się wielką tak naprawdę rodziną i to naprawdę, uwierzcie nam, że to z punktu organizatora, a my mamy nadzieję też i z punktu mieszkańców, daje się po prostu między nami odczuć. Dzisiaj zapraszamy sponsorów, osoby, firmy, które chciałyby wesprzeć organizację 32. finału do kontaktu z nami. Najprościej jest to poprzez stronę wosp-elblak.pl. To jest strona, na której znajdziecie Państwo wszystkie kontakty. Można do nas mailować, można nas śledzić na Facebooku. Natomiast zapraszamy również, my wyślemy pismo pewnie takie zapraszające do wszystkich instytucji i szkół, które w zeszłym roku z nami grały i zaprosimy ich do kolejnej realizacji wspólnej 32. finału. Natomiast jeżeli są instytucje, firmy, które chciałyby po raz pierwszy zrobić Wielką Orkiestrę u siebie, zapraszamy również do kontaktu i myślę, że jesteśmy otwarci na wszystkie pozytywne, na wszystkie inicjatywy jesteśmy otwarci. Króciutko jeszcze Gabrysia oddaję głos, jeśli chodzi o wolontariuszy, bo to też już niedługo ruszy. O, wiersz, prawda? Tak, my oczywiście tak jak w poprzednim roku otrzymaliśmy 450 identyfikatorów numerów, czyli liczymy na to, że to 450 osób wyjdzie z puszkami w miasto i będziemy razem celebrować ten finał. Ważne jest to, że my dopiero tak naprawdę cała Polska zaczyna i dopiero od 15 prawdopodobnie listopada będzie można zacząć rejestrację wolontariuszy, więc my jeszcze dzisiaj nie rejestrujemy, ale już od poniedziałku, od przyszłego tygodnia zapraszamy i do Biura Regionalnego Centrum Wolontariatu, gdzie na miejscu pomożemy się zarejestrować. My umieścimy wszystkie informacje na stronie i na WOŚP-owej i na Facebooku i na naszej stronie Regionalnego Centrum Wolontariatu o dokumentach, które trzeba ze sobą zabrać, takie przypominajki, że zdjęcie, że dowód, że osoba niepełnoletnia musi mieć podpis opiekuna prawnego, więc o tym będziemy Was mocno, mocno informować i naciskać, ale również będzie można się, tak jak w roku poprzednim, i to było coraz bardziej popularne, zarejestrować przez stronę iwolontariusz.org.pl, gdzie można tą drogą formalną, przez internet już do nas nie przychodząc, zarejestrować się jako wolontariusz. Z naszej strony my tylko potwierdzamy wtedy tożsamość i to się dzieje, to jest coraz bardziej popularne, nie wymaga wielkiego wysiłku, ale tutaj też osoby niepełnoletnie potrzebują tego panelu opiekuna, więc dzwońcie do nas, dopytujcie, będziemy podawać nasz numer sztabowy, informacyjny, pod którym będzie można uzyskać wszystkie szczegółowe informacje. Ważne jest to, że chcemy zebrać tych 450 wolontariuszy do końca roku, do końca tego roku, żebyśmy mogli dopełnić formalności, pojechać po identyfikatory do Warszawy i żeby już od początku stycznia ruszyć ze sztabikami, z akcjami, z różnymi imprezami, które się będą w ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry działy w Elblągu. Dziękuję.